Samolotem obleciałem świat cały i kulę ziemską nie wiem ile razy i doskonale wiem, jak to mogło się wydarzyć. No, niestety jest tak, jak mówią te główne komisje. Pogoda była zła, piloci podjęli się zadania nie do wykonania, byli w silnym stresie, bo wiedzieli, kogo wiozą i wiedzieli, że muszą zdążyć. No i niestety suma błędów spowodowała, że doszło do tej tragedii. Nie było żadnego zamachu, nie było żadnego wybuchu. Było po prostu splot wielu nieszczęśliwych okoliczności, który zaczął się od tego, że po prostu w tą pogodę się nie leci, że ten samolot powinien w Warszawie zaczekać 2-3 godziny na to, aż mgła nad Smoleńskim się rozejdzie, bo by się rozeszła. Impreza by się zaczęła z kilkugodzinnym opóźnieniem, ale proszę mi wierzyć, że po 70 latach od zbrodni te ofiary były i rodziny tych ofiar były gotowe poczekać jeszcze parę godzin. Tak bylibyśmy wszyscy szczęśliwi, mielibyśmy żywych przyjaciół, znajomych, nie mielibyśmy tej wielkiej tragedii i traumy, jaką przeżywamy. No, ale niestety tak wyglądają błędy ludzkie. Pan miał bardzo dobre relacje później z Lechem Kaczyńskim. Ja z Lechem Kaczyńskim znałem się od czasu Uniwersytetu Gdańskiego. On był asystentem na Wydziale Prawa, od Prawa Pracy i on był asystentem grupy mojej żony, wtedy narzeczonej. Tak, to ja wiem o tym, bo ja to czytałem. Że myśmy zawsze się wspierali z Lechem Kaczyńskim, tak bardzo oczywiście sympatycznie, to bardziej przekomarzaliśmy się, czy ja poznałem wcześniej moją przyszłą żonę, czy jego. To mogła być różnica paru miesięcy zaledwie, ale ja nie wykluczam, że Lecha Kaczyńskiego znałem dłużej niż moją żonę. No i od tamtego czasu nie często, ale rozmawialiśmy, byliśmy bliżej w czasie Okrągłego Stołu, bo on był doradcą wtedy Tadeusza Mazowieckiego w zespole do spraw pluralizmu związkowego, którym ja współprzewodniczyłem. No a później on był przecież ministrem sprawiedliwości, parę razy towarzyszył mi w wyjazdach zagranicznych, później był prezydentem miasta, więc też mieliśmy kontakty, a później, kiedy został wybrany prezydentem, to spotykaliśmy się nieczęsto, ale dość regularnie, żeby porozmawiać o polityce wschodniej, więc kontakty zachowałem całkiem przyzwoite do samego końca. Dziękuję bardzo. Ostatnie jeszcze pytanie na temat eurozony, czyli strefy euro. Koszt społeczny, czy pan zdaje sobie sprawę z kosztu społecznego? Wie pan, koszt społeczny, jeżeli miał być koszt społeczny zbyt wysoki, to nie ma żadnego powodu, żeby Polska wstępowała do tego. Ja uważam, że za parę lat, kiedy eurozona będzie już w lepszej formie, a polska gospodarka będzie systematycznie się rozwijać, to koszty tego społeczne będą niewielkie.